RMP New Media. Thank you.
Ja na początku chciałbym dedykować to zwycięstwo trenerowi, który był moim poprzednikiem. Myślę, że zespół przygotował bardzo dobrze, bo fizycznie znieśliśmy trudy tego spotkania, a to spotkanie było bardzo trudne, w trudnych warunkach, z trudnym, zdeterminowanym przeciwnikiem i jesteśmy bardzo zadowoleni, tak? Bo to był mecz bezpośredni rywali, którzy walczą o utrzymanie w tej chwili w drugiej lidze i zespół po części realizował moje założenia, ale też zdarzały się błędy, po których mogliśmy stracić ten wynik, więc poprzednikowi, że tak powiem, brakowało szczęścia. Mi dopisało to szczęście dzisiaj i z tego się cieszę. No, jeżeli się gra z takim przeciwnikiem jak Wigry Suwałki, trzeba tu podkreślić, że był to zespół bardzo dobry, to trzeba być do bólu konsekwentnym w swojej grze. U nas tej konsekwencji zabrakło. Straciliśmy bramki po kardynalnych błędach środkowych obrońców i trzy punkty wyjeżdżają do Suwałki.